Teraz. I oto ci, którzy za chwilę skupiać będą na sobie uwagę. Zespół gości Barcelony w swoich tradycyjnych niebiesko-czerwonych strojach i piłkarze Legii dziś w jednolitych zielonych kostiumach. Wprowadza ich trójka sędziów z Austrii z głównym arbitrem Heizem Holzmannem. Świetna pogoda, ciepło, no i oczywiście podniecenie i zdenerwowanie. Oto sędziowie, Heinz Holzmann główny, a asystować mu będą Alfred Wieser i Józef Spitzel. Obserwatorem z ramienia UEFA jest przedstawiciel z RFN-u Rudelks. Sędzią technicznym Wit Żelazko. A za chwilę składy obu drużyn. W zespole Barcelony dwie zmiany w porównaniu z pierwszym meczem, ale rozpoczynamy od zespołu gospodarzy. W bramce Szczęsny, dalej z numerem drugim Kubicki, z numerem trzecim Kruszankin, z numerem czwartym Wdowczyk, z numerem piątym Kaczmarek, kapitan drużyny Legii, z numerem szóstym miał grać Budka, ale widzę chyba, że Budki nie ma, kontuzjowany w ostatnim meczu reprezentacji Polski i w jego miejsce grać będzie Jacek Bąk. Z numerem siódmym Jacek Cyzio, z numerem ósmym Iwanicki, z dziewiątkim Łatka, z dziesiątką Kosecki, z jedenastką Terlecki. Gracze rezerwowi to Robakiewicz, Jóźwiak, Nowicki, Pisz, no i w tej sytuacji Krzysztof Budka. Zespół gości w bramce z numerem jeden Subisareta, Darej, z numerem drugim Lopez Recarte, z trzecim Alessanko, weteran, kapitan Barcelony, z czwartym Kuman, z piątym Serna, z szóstym Soler, z siódmym Julio Salinas, z ósmym Eusebio, z dziewiątym Laudrup, z dziesiątym Roberto i z jedenastką Begristein. A więc tylko dwie zmiany, nie ma Aloizio, który popełniał błędy, jest wśród rezerwowych i wśród rezerwowych Amor, a w ich miejsce grają Alessanko i Soler. Zdenerwowanie i podniecenie. Barcelona wie, że by awansować, musi to spotkanie wygrać. Po pierwszym meczu w prasie hiszpańskiej twierdzono, że nieco zlekceważyła rywala. Mówiłem o tym, że świetna piłkarska pogoda, ciepło, około 17-18 stopni. Losowanie stron. Józek, grałeś wielkie mecze. Co czują piłkarze Legii przed tym dzisiejszym spotkaniem? Jak sądzisz, rozmawiałeś i z nimi, i z trenerem Kaperą, i ze swoim przyjacielem z boiska, drugim trenerem Legii, Pawłem Janas? Na pewno piłkarze Legii zdają sobie sprawę z pracy przeciwników. Mamy kłopoty techniczne, mam nadzieję, że za chwilę będzie wszystko w porządku. Bardzo proszę, Józku. Piłkarze Legii zdają sobie sprawę z pracy przeciwnika. Podejrzewam, że w pierwszych minutach tego spotkania będą troszeczkę spięci. Jednak sądzę, że nie zlękną się tej klasy przeciwnika i zaczną w takim stylu, w jakim zaczęli po prostu pierwsze spotkanie z Barceloną. Wszyscy, cała jedenastka musi zagrać maksymalnie zaangażowana. Wznieść się oczywiście na wyżyny, bo oczywiście klasy rywala nie muszę tutaj podkreślać. Wielu świetnych piłkarzy, zarówno graczy reprezentacji Hiszpanii, no i dwóch wielkich internacjonałów, myślę o Ronaldzie Kumanie i o Michaelu Laudrupie, którzy w tym sezonie zasilili zespół słynnej Barsy. Skromna grupa kibiców, no od lat nie pamiętam, żeby Stadion Warszawski był tak wypełniony. Gdyby to spotkanie odbywało się na Camp Nou, to zapotrzebowanie na bilety w Warszawie było tak wielkie, że Camp Nou warszawski byłby wypełniony po brzegi. Przed meczem cena biletu dochodziła do 30 tysięcy złotych, na trybunę krytą nawet do 60 tysięcy. Wczoraj piłkarze Barcelony w ukryciu przed dziennikarzami, fotoreporterami, publicznością odbyli trening na stadionie w Ursusie. Przyjechali późnym wieczorem, w porze meczu dzisiejszego, by zapoznać się tylko z płytą boiska i w zasadzie trudno powiedzieć, by trenowali. Staje Legia przed wielką szansą. Zobaczymy, czy ją wykorzysta. Rozpoczęli Hiszpanie. Oto kapitan Alessanko, doświadczony od 9 lat w Barcelonie, pomny błędów Cruyff, Aloizio, wycofał go dziś ze składu. I Legia, przed własną publicznością. Oto Bąk. Iwanicki. I pierwszy rzut wolny. No, powiedziałbym, że jest to bezpieczna sytuacja.
Wydaje mi się, że tutaj powinna być ładna brzywka dla któregoś z wchodzących piłkarzy. Wdowczyk. Na polu karnym jest rosły również Kruszankin. Begristein. I Subisareta, który w pierwszym meczu zmuszany był przez swoich partnerów do bardzo odważnych wyjść daleko na własną połowę. Ale sam. Begristein. López Recarte. No, z pewnością Legia jest osłabiona brakiem Budki, zmiana w ustawieniu, funkcję ostatniego stopera spełnia Kaczmarek, przed nim Kruszankin, Bąk w drugiej linii z Cyziem, Iwanickim i Terleckim. Roberto. Julio Salinas. Błąd Bąka. Dobre wejście Kruszankina. Eusebio, Julio Salinas, pole karne, Michael Laudrup i świetnie obrońcy wybijają piłkę, wyręczając Szczęsnego. No, rzeczywiście była to dość niebezpieczna sytuacja, ale szczęście, że obrońca był na miejscu. Barcelona. Rozpoczęli piłkarze hiszpańscy z dużym animuszem. No ale tego trzeba było się spodziewać. Soler. Soler. Julio Salinas. Nie ma tutaj nikogo w środkowej strefie boiska. Przyjmie piłkę Hiszpania na spalonym Julio Salinas. Chwila oddechu, chwila spokoju, uspokojenia nerwów, bo przecież mimo, że rywal znany, to jednak ta paraliżująca trema i olbrzymie napięcie. Ale jak mówią piłkarze, gdy zaczyna się mecz, wtedy skupieni są tylko i wyłącznie na grze. Bąk. Maciej Szczęsny, świetny mecz w Barcelonie, z wyjątkiem tego ostatniego dość prowincjonalnego zachowania, za które otrzymał żółtą kartę. Wdowczyk. Kosecki. Na spalony. Zamysł dobry, nieco gorsze wykonanie. Łatka. Roberto bezpardonowo, sędzia stosuje przywilej korzyści. Kosecki. Dobre dwa zwody Koseckiego, ale okazuje się, że będziemy mieli rzut wolny. Jeszcze raz rzut wolny mniej więcej z tego samego miejsca. No ja bym tutaj widział po prostu jakiegoś wbiegającego zawodnika na pierwszy słupek. Zobaczymy, jak Legia rozegra tę akcję. Zbyt mocne dośrodkowanie Wdowczyka. Piąta minuta rewanżowego spotkania. Pierwszej rundy Pucharu Zdobywców Pucharów pomiędzy obrońcą tego trofeum, dziś w roli gości zespołem Barcelony i drużyną Legii. Ale sam. Starszy od niego na boisku tylko Stanisław Terlecki, który ma 34 lata. Ale Sanko zamierzał już zakończyć karierę, no ale Cruyff twierdzi, że jednak mu się przyda. No i dziś przed szansą. Bardzo dobrze grał w ostatnim ligowym spotkaniu, wygranym przez Barcelonę. Kuman. Ale Sanko. Laudrup. Ofiarna interwencja Kruszankina. Soler. Świetny technicznie, jak wszyscy Hiszpanie, i pierwszy rzut rożny dla zespołu z Katalonii. Begristein z Solerem groźnie. Za krótko do Salinasa, ale jest jeszcze bardzo groźnie na naszym polu karnym.
skończyło się pomyśl. Bąki wdowcze. Kubicki. Łatka. Strzelec jedynej bramki w pierwszym spotkaniu dla zespołu Legii. Lopez Recarte. I Łatka, i Kosecki mają za zadanie przeszkadzać w rozegraniu akcji ofensywnej przez zespół gości. W rozpoczęciu tej akcji zmuszony Subisareta do dalekiego wybicia. Julio Salinas i Kruszankin, który podobnie jak Szczęsny rozegrał życiowy, powiedziałbym, mecz w barwach Legii w Barcelonie. Wdowczyk. Wdowczyk. Dobre przerzucenie do swojego imiennika Kubickiego. Kubicki, obok niego Soler, dośrodkowanie i będzie rzut rożny. Jednak wydaje mi się, że Legia zaczęła bardzo dobrze, nie ulękła się tego słabnego przeciwnika, prawda, stara się atakować, stara się stwarzać jakieś sytuacje groźne pod bramką Subizarety. Po dwóch rzutach wolnych, pierwszy rzut rożny dla zespołu Legii. Terlecki. Wdowczyk. No, pod względem wzrostu wyraźnie przeważają tutaj gracze hiszpańscy. Salinas i Kruszankin. Brawa dla Kruszankina. Łatka prawą stroną. Kosecki wbiega na pole karne. Jest tam również Bąk. Kosecki, obok niego świetnie interweniujący Serna. Kuman. Begristein. Ale i tej klasy piłkarzowi, tak świetnie wyszkolonemu technicznie, zdarzają się błędy, jak przed chwilą z przyjęciem piłki. Chciał Krzysztof Budka bardzo zagrać w dzisiejszym spotkaniu. Był do ostatniej chwili w składzie. Próbował, rozgrzewał się, no ale jednak ważniejsze jest zdrowie zawodnika niż osiągnięcie celu kosztem zdrowia. Kosecki. Kosecki wracający, obok niego Soler. I drugi rzut rożny. No bardzo tutaj liczę na szybkość Koseckiego. Myślę, że jest w stanie tutaj, powiedziałbym, dość z jakąś wielką łatwością ograć któregoś z bocznych obrońców i wykończyć akcję jakimś, powiedziałbym, dokładnym dośrodkowaniem. Jednak rzut wolny. Kosecki był faulowany na linii kończącej boisko. Wdowczyk nie zdołał jednak oddać celnego strzału w kierunku bramki. Kubicki. Terlecki. Grać dalej. Kubicki. Subisareta atakowany przez Wdowczyka. Wprost pod nogi Łatki. Nie ma miejsca do oddania strzału. Teraz Łatka się składa. Potężne uderzenie i tylko jęk zawodu. Oto Andrzej Łatka na Państwa ekranach. Ten, który strzelił pierwszą bramkę w meczu przed 2 tygodniami, teraz myślę przed dogodną sytuacją, długo zwlekał z oddaniem strzału. Mamy raz jeszcze tę akcję. No widzimy tutaj na powtórce bardzo ładne złożenie się, prawda, mocny, silny strzał, no niewiele minął cel. Julio Salinas. Daleko wyciągnął Kruszankina spoza pola karnego. Eusebio, miękkie wrzucenie, groźnie i 1-0 dla drużyny z Barcelony po błędzie obrońców i strzale Laudrupa. 11. minuta rewanżowego spotkania. Barcelona po strzale Laudrupa obejmuje prowadzenie.
Mówiłem o tym, że Kruszankin został bardzo daleko wyciągnięty przez Julio Salinasa. Odegranie piłki do Eusebia, oto właśnie ten moment. Eusebio bardzo miękko wrzucił tutaj na pole karne. Błąd Kaczmarka, no i niepilnowany Laudrup przez naszych obrońców dopełnił formalności. Miał jakieś szanse szczęsny, czy nie? Żadnych szans, uważam, że błąd w kryciu. Błąd obrońców. Błąd obrońców, Laudrup dopełnił formalności z najbliższej odległości. Uderzył bardzo celnie. No oczywiście nie muszę nikogo przekonywać, że ten wynik premiuje zespół Barcelony. I teraz Legia już w dużo trudniejszej sytuacji. Niepomyślny początek. Kubicki. Kruszanki. Kaczmarek. Wdowczyk. Kruszanki. Terlecki. Wdowczyk. Wszyscy piłkarze Barcelony na swojej połowie. Kaczmarek. Kubicki. Wychodzi mu tam Cyzio po prawej stronie. I na spalonym Terlecki. No teraz myślę, że zespół Barcelony może zmienić taktykę. Bardziej wyczekiwać na grę z szybkiego ataku, z kontry, jak to określamy. Chociaż 1-0 to wynik, który jest taki bardzo niepewny i niezapewniający, przecież do końca meczu jeszcze dużo czasu, pewnego awansu. Subisareta. Kruszankin, błąd, Julio Salinas. I naprawia błąd Kruszankin z pomocą Kaczmarka. Zamilkła publiczność, która, nie wiem, spodziewała się tutaj być może dość szybkiego prowadzenia zespołu gospodarzy, ale... Od początku meczu mówiłem, że Legia stoi przed wielką szansą, ale szalenie trudną szansą, bo jednak to obrońca Pucharu Zdobywców Pucharu. Soler. Heinz Holzmann wskazuje miejsce, z którego Barcelona rozpocznie od rzutu wolnego. Salinas. Raz jeszcze ten fragment na Państwa ekranach i świetnie Maciej Szczęsny. Nie widać, by Barcelona po prostu chciała zmienić taktykę, gra to co grała, prawda, stara się atakować, stara się zagrażać bramce Legii. Myślę, że powracając do tej bramki, ta utrata z pewnością jest spowodowana brakiem Budki. Ten blok defensywny był już zgrany. Budka, Kruszankin, dwóch bocznych obrońców. Dzisiaj z konieczności występuje dwóch stoperów w nieco innym zestawieniu. I zawsze to nie jest to, co się grało ileś tam ligowych spotkań, ileś w okresie przygotowawczym do sezonu. No tym bardziej szkoda Krzysia Budki, jako że blok defensywny z tego, co się orientuje, grał ostatnio w spotkaniu międzypaństwowym w La Coruni. Prawda, tutaj słuszną decyzję podjął trener Stelał, by dać jak najwięcej grać tym piłkarzom, z którym się, którym się przyjdzie teraz zmierzyć, prawda, w środę z tak poważnym przeciwnikiem jak Barcelona. No szkoda bardzo Krzysia Budki. Bąk. I na spalonym Łatka. Dyryguje tutaj blokiem defensywnym, doświadczony Alessanko. No teraz czas i pora na sprawdzenie się kibiców, którzy w tych trudnych momentach bardzo przydają się, myślę o dopingu, własnemu zespołowi. Tyle spotkań, czy ten doping pomaga, dociera? Tyle spotkań, które rozgrywałeś, wielkich meczów, trudnych spotkań. Taki doping publiczności właśnie w takiej chwili, kiedy się przegrywa, pomaga? No z pewnością pomaga, jakoś uskrzydla. Wszyscy piłkarze wierzą w to, że jeszcze jest szansa, prawda, na odrobienie strat. Wierzą, że nie jesteśmy na boisku sami, a jest z nami ta 20-kilkutysięczna publiczność. To naprawdę pomaga.
16 minuta rewanżowego spotkania. Od 5 minut zespół Barcelony po strzale Laudrupa i wyraźnym, ewidentnym błędzie obrońców drużyny Legii prowadzi 1-0. Terlecki. Cyzio. Łatka. Roberto. Laudrup. Begristein, Julio Salinas na polu karnym. I rzut wolny dla Barcelony. Koeman przed polem karnym. Roberto Alessanco i Julio Salinas już na polu karnym. Roberto. Koeman. I niedokładne zagranie do Laudrupa. Wdowczyk. Terlecki. Kubicki. Łatka, obok niego Serna. Dość łatwe dla Serny są z wody łatki. Po raz kolejny w umiejętny sposób, zgodny z przepisami, odbiera mu piłkę. Laudrup. Julio Salinas. Soler, Eusebio, Laudrup, Laudrup i Wdowczyk, Cyzio. Nieporozumienie, które wykorzystuje Laudrup mimo ofiarności Bąka i Kruszankin naprawia swój błąd. Kaczmarek. Bardzo trudno Legii jest sforsować środkową strefę boiska, gdzie jest duże zagęszczenie. Heinz Holzmann, 44-letni arbiter z Austrii, prowadził już ten mecz na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, gdy Legia potykała się z zespołem Stavanger. No tak, takie zagrania oczywiście wzbudzają wszędzie jednakowe reakcje publiczności. No rzeczywiście Koeman nie chciał tu ryzykować jakiegoś długiego podania, prawda, jako że Salinas w przodzie jedyny był bardzo dobrze kryty, z drugiej strony z kolei Laudrup, także nie miał komu zagrać, wybrał to najprostsze rozwiązanie, zagrałby sobie za red. Ponownie Koeman. Zresztą coraz częściej Koemana zauważamy tutaj z tyłu. Rozpoczął jako właściwie pomocnik. Jako pomocnik, teraz już coraz częściej widzimy go wracającego się do tyłu.
Cerna. Laudrup. Tym razem Begristein w roli środkowego napastnika. Eusebio. Bąk. Ładne przyjęcie. Zagranie do Terleckiego. Ma trochę swobody Terlecki. Prawą stroną idzie Kosecki. Jest już na polu karnym. Co zrobi Stanisław Terlecki? I ocenione przez arbitra dość teatralne zagranie Terleckiego. Rzut wolny dla Barcelony. No, arbiter z pewnością uznał to jako symulację Stasia tutaj i odwiedzał fal w drugą stronę. Popatrzmy raz jeszcze. No ale jednak faul chyba był. Jednak obrońca był na wykroku i niestety zagrodził Staszkowi wyraźnie tutaj nogą drogę. Na spalonym Julio Salinas. Brak budki, ale braki w dzisiejszym spotkaniu w porównaniu z pierwszym meczem Leszka Pisza. I myślę, że jest to brak również znaczący. Pisz był tym, który liderował, rozgrywał, był tym dyrygentem, człowiekiem, którego rozpoczynało się większość akcji. Dziś tę rolę spełnia Stanisław Terlecki. Przemiennie z Iwanickim. No i najwyraźniej brakuje Legii właśnie takiego zawodnika, który by scalił tę grę. Ale mamy rzut wolny. Widzę, że próbuje to robić częściowo Staszek Terlecki, który chce być wszędzie i w przodzie i właściwie w środku. No tak, tylko czy mu starczy sił, bo to jednak wiek robi swoje. Ten okres przygotowawczy inaczej przepracowany. Ale Sanko. Wdowczyk. Kaczmarek sam, atakowany przez dwóch graczy Barcelony. Cerna tym razem z prawej strony. Zmiana w kryciu. Kruszankin teraz kryje Begristeina. Wdowczyk Julio Salinasa. Alessanko. Kaczmarek. Wydaje mi się, że Legia zbyt wolno rozgrywa piłkę. Za dużo jest tutaj podań, wydaje mi się, z tyłu. Ta próba teraz dużej wrzutki. No ale to też jest wszystko pochodną braku człowieka, który by rozegrał akcję. Bąk. Terlecki. Łatka tym razem z lewej strony. Idzie Terlecki, wychodzi mu zwód łatki. Jeden, drugi. Bąk. Będzie chyba powtórka tej akcji, ale czy potrzebnie Łatka stopował piłkę? Czy nie powinien jednak zdecydować się na uderzenie z pierwszej piłki, jak to określamy? Popatrzmy. Wyłożenie Łatki i teraz zastopowanie i dopiero złożenie się do strzału. No zawsze piłkarze mówią, że pierwsza decyzja jest tą decyzją najlepszą. No często piłkarze wybierają tą drugą. A jak reaguje bramkarz wtedy? Chyba dużo łatwiej, bo jest więcej czasu. Jest więcej czasu na przygotowanie się, na dobre ustawienie po prostu. Zawsze jest to ułamek sekundy. Oto były piłkarz, a teraz trener, który po raz drugi jako trener zdobył Puchar Zdobywców Pucharów, wcześniej jako selekcjoner Ajaxu, w tym roku z zespołem, którego właśnie w akcji oglądamy. No prasa hiszpańska nie kryła, że w przypadku wyeliminowania przez Legię Barcelony, kto wie, czy Cruyff nie zakończy swojej trenerskiej kariery, ale Koeman
Dariusz Kubicki przeszedł z prawej strony na lewą na moment. Musi Legia przyspieszyć, jeśli chce zmienić ten niekorzystny dla siebie rezultat. Bąk, mocna piłka od Terleckiego. Dojdzie, doszedł. Wysokość pola karnego, już linia końcowa. Ale widzieliśmy, jak zagrał. Eusebio. Eusebio. Faulowany przez Iwanickiego. Od momentu zdobycia bramki taka pełna kontrola piłkarzy Barcelony przebiegu wydarzeń na boisku. No nie, trzeba powiedzieć wyraźnie, że opanowali piłkarze Barcelony środek pola, prawda? Grają dokładnie, starają się grać z pierwszej piłki. Czyli zniwelowali tę broń Legii, która była najskuteczniejsza, czyli szybki atak po prostu. Oczywiście. Salinas i Wdowczyk, Kubicki, Terlecki, Laudrup, Kaczmarek. Niepilnowany Łatka tam z prawej strony, zwleka Kaczmarek jednak z zagraniem, teraz Cyzio, Kosecki, obok niego López Recarte. No, myślę, że dość wnikliwie oglądali rejestrację magnetowidową pierwszego spotkania piłkarzy Barcelony, skupiając się na tych zwodach dwóch napastników Legii, Koseckiego i Łatki. Uratował przed rzutem rożnym, wybijając piłkę w aut Wdowczyk. Oto właśnie raz jeszcze faul Łatki. Roberto. Nie widać tego na monitorach, ale piłkarze Barcelony bardzo dobrze tutaj w tyłach kryją, bardzo krótko. Stąd te kłopoty z rozegraniem akcji w ataku pozycyjnym drużyny Legii. Terlecki. Zbyt mocna jednak piłka do Koseckiego. Soler i Cyzio. Oto próbka umiejętności technicznych graczy z Barcelony. Terlecki. Sześciu piłkarzy Barcelony, pięciu graczy Legii. I zabrakło znowu kilkunastu centymetrów w precyzyjnym zagraniu Terleckiego, tym razem do Łatki. Paul Begristaina. Strzelcem bramki Laudrup w 11 minucie spotkania. 15 minut do końca pierwszej połowy. Kosecki pierwszy raz uwalnia się spod opeki Lepasa, kołre kartę. Łatka prawą stroną, mocne dośrodkowanie, zbyt mocne jednak. No rzeczywiście Kosecki był w pełnym biegu, jest to trudny element, prawda, w pełnym biegu dokładnie zacentrować. Na Państwa ekranach Roman Kosecki, którym po pierwszym spotkaniu zainteresował się zespół Barcelona, a w zasadzie jeszcze przed pierwszym spotkaniem
zaoferował sumę 8 tysięcy dolarów, decydując się nawet na to, żeby Kosecki grał do końca sezonu w Legii. Kaczmarek. No, nieprzepisowy sposób zatrzymywany przez Kumana. Oto raz jeszcze faul Kumana. Ponownie Kaczmarek. Soler, który wspomaga tutaj linie defensywne. Natychmiast inicjuje akcję drużyny Barcelony. Ależ błąd teraz. Naprawia jednak Kruszankin, tylko na chwilę. Terlecki. Kruszanów. Terlecki. Bardzo dokładnie pilnowani piłkarze Legii. I rzut wolny po faulu na bąk. No bardzo dokładnie pilnowani piłkarze Legii. Nie mogą wiele wskórać. Gracze Barcelony przygotowani szybkościowo bardzo dobrze. Dowczyk. Co to było? Próba zaskoczenia sobie Zarety, który próbował się jak najlepiej ustawić, podejrzewam. No ale najwyraźniej nie wyszedł ten strzał Dowczykowi. Roberto. Grać dalej. Terlecki. Patrzy, gdzie jest Łatka i Kosecki. Idzie Kubicki. Terlecki. Lewą stroną bąk sygnalizuje swoją pozycję. Dośrodkowanie tam na pole karne. Bąk! Aj, jaka była szansa! No, największa w tych 34 minutach, które do tej pory. Myślę, że w powtórce będzie można spokojnie popatrzeć na to. Oto mamy właśnie powtórkę. Dośrodkowanie. Błąd Alessanko, który przedłużył, wyłożył piłkę Bąkowi, ale w trudnej sytuacji Józek był Bąk. Bardzo w trudnej sytuacji, jako że piłka skozłowała mu tuż przed samą nogą. Prawda? Sam był zaskoczony tym. Spóźnił się ułamek sekundy. Oto właśnie Jacek Bąk na Państwa ekranach, który nie grał w pierwszym meczu, podobnie jak i Czyzio. Faulowany Laudrup. Rekarte zmienił się pozycjami z Serną. Dobry powrót Koseckiego, odebranie piłki Kumanowi. No ale teraz niecelne zagranie Kubickiego. Nie bardzo ma jakiekolwiek możliwości manewru. Myślę o zmianie Rudolf Kapera, bo ta ławka graczy rezerwowych, tutaj powtórka raz jeszcze akcji sprzed chwili, jest taką ławką po to, żeby być. Żaden z zawodników, myślę o Jóźwiaku, Nowickim, Mieczysławie Piszu czy o Budce, nie są to gracze, którzy mogą wnieść tutaj więcej od tych, którzy są na boisku. I już spoza linii bocznej Bąk zagrał piłkę. 10 minut do końca pierwszej części spotkania. Legia po strzale Laudrupa w 11 minucie przegrywa 0-1. Rekarte. No,
Subisareta tak trochę ryzykownie zagrywa piłkę czasami właśnie w takich sytuacjach jak przed momentem. No powiedziałbym, on jest do tej sytuacji przyzwyczajony, jako że on często gra poza polem bramkowym i dla niego to jest po prostu nic nowego. Uczestnik dwóch mistrzostw Europy, mistrzostw świata w roku 86, reprezentacyjny bramkarz Hiszpanii, Salinas. Dobre odebranie piłki, czyste przez Zdowczyka. Dobre zagranie teraz do łatki, ten jednak rozpocznie grę Legii od rzutu z autu. No, szukają sobie pozycji, łatka z Koseckim, częste zmiany z prawej na lewą stronę i na odwrót, ale też obrońcy podążają, nie odstępując ich nawet na krok. Nie zorientował się teraz Cyzio, że rekartę zagra do Subisarety. Kuman. Roberto. Kuman. Dwóch graczy Barcelony na spalonym. I Salinas, i Begristain. Jak tu doprowadzić do remisu, żeby przedłużyć te pucharowe nadzieje? Próbuje Legia, ale nie może sobie poradzić z tym bardzo dokładnym kryciem drużyny z Barcelony. Atak pozycyjny nigdy nie był mocną stroną warszawskiego zespołu, zresztą nie tylko warszawskiego. No i stąd mamy taki, a nie inny obraz gry. Poza tym wydaje mi się, jak wspomniałeś wcześniej, no brak jest rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia. Jednak to się tutaj w tej chwili uwidacznia. Wdowczyk. Grać dalej, stosuje sędzia przywilej korzyści. Wdowczyk utrzymał się przy piłce, mimo że był faulowany przez Begristaina. Terlecki, obok niego jest Serna, nie to Soler. No tak, próba zwodów Stanisława Terleckiego udana, tylko że efekt z tego jak na razie żaden. Jest w ogóle osamotniony, nikt mu nie podejdzie, nie wyjdzie, nie na pozycję, nie ma komu zagrać po prostu. No i upomina teraz Solera Heinz Holzmann. Był rzut wolny, a on przeszkadzał. Subisareta, Kosecki. Nie miał szans Kosecki w tym pojedynku z Subisaretą, zasięg rąk. Przy wzroście 1,70 m to jednak handicap wielki bramkarza. Siedem minut do końca pierwszej części spotkania. Właśnie przed momentem klasyczny przykład na brak gracza drugiej linii. Rozgrywana piłka przez obrońców, niecelne zagranie i teraz groźnie pod naszą bramką. Na szczęście Szczęsny bardzo przytomnie wyszedł do tej piłki. Mówiłem o tym, że żeby wykorzystać tę wielką szansę, jaka stanęła przed zespołem Legii, Legia musi wznieść się na wyżyny. Bezsprzecznie w konfrontacji takiej teoretycznej, oceniając możliwości i umiejętności graczy obu zespołów, wiadomo, że te szanse są zdecydowane po stronie Barcelony. No ale boisko często to niweluje, właśnie niwelowane jest to poprzez ambicje i wielkie zaangażowanie. No może teraz, Terlecki jednak zbyt niedokładnie, Cyzio, mocna bomba, jaka piękne uderzenie. No i co państwo, obrońcy Subisarety, Juszku? No, wydaje mi się, że Subisareta był troszeczkę zasłonięty, jednak w porę... Proszę zobaczyć na powtórce. O, proszę, świetna interwencja, prawda, na rzut rożny.
i będziemy mieli za moment rzut wolny dla Legii. Myślę, że takie rozwiązanie, jak przed chwilą zaprezentowała Legia, ten strzał Cyzio z daleka, to właśnie jest szansa na to, by zmienić ten niekorzystny rezultat. Nie idzie w ataku pozycyjnym, w takim dokładnym, precyzyjnym rozegraniu akcji. Trzeba próbować z daleka, Wdowczyk, olbrzymie zamieszanie. Poślizgnął się Kubicki, Laudrup samotnie i Kaczmarek. Prawą stroną idzie tutaj Eusebio, zdążył Kaczmarek. No ale taki jest koszt. Jeśli się przegrywa, trzeba atakować, zaangażować maksimum sił i potem wracać, gdy stwarza się groźna sytuacja dla rywala. Kosecki, pole karne, Kosecki! No, uważam, że bardzo trudno będzie z daleka zaskoczyć tak dobrego bramkarza jak Subizareta, jednak mimo wszystko trzeba próbować. Oto akcja Romana Koseckiego. Cztery minuty do końca, nawet trzy pierwszej części spotkania. Bąk. Kruszankin. Bąk. Kubicki. Terlecki, obok niego Roberto. Idzie tam Cyzio. Czterech graczy Barcelony obok Terleckiego. Cyzio. Obok niego Soler. I będzie rzut wolny dla Legii. Te stałe fragmenty gry, czyli rzuty wolne, oczywiście są okazją do zdobycia gola. Tylko, że przewaga wzrostu jest po stronie zespołu Barcelony. I Alessanko, i Koeman, i Laudrup, i wracający Julio Salinas, wspomagający obrońców, wyraźnie o 15-20 cm przewyższają naszych zawodników. Stąd trudno wygrać jest główkowy pojedynek, co najwyżej Kruszankin albo Wdowczyk. Na spalonym był Cyzio. Tym bardziej trudniej jest wygrać pojedynek główkowy, gdy się chce po prostu wyskoczyć z miejsca. No niestety trzeba być przygotowany, trzeba wziąć jakiś nabieg, metr, dwa, trzy, wtedy można przeskoczyć ewentualnie któregoś z piłkarzy Barcelony. Niesamowity pojedynek Koseckiego z Lopezem Recarte. Nawet tam nie ma kilku centymetrów swobody. Rzut wolny dla Legii. Dokładnie jednak określa arbiter miejsce, z którego Legia rozpocznie grę. No wyciągnął Johan Cruyff wnioski z tego pierwszego remisowego meczu. Ani Łatka, ani Kosecki już nie mogą zaprezentować tak swojej szybkości, bardzo dokładnie kryci. No to nie mogło zaskoczyć ten strzał, w zasadzie takie podanie Cyzio Subisaret. Bardzo duża ruchliwość i dokładne krycie zawodników w drugiej linii niweluje możliwość rozegrania dokładnie ataku pozycyjnego. Stąd takie kłopoty ma Legia od momentu utraty bramki. Inaczej by się ten mecz toczył, gdyby był rezultat oczywiście bezbramkowy. Teraz daje i premiuje on awansem Barcelonę, stąd Barcelona nie angażuje pełni sił. To niepotrzebnie rzucona świeca dymna przez publiczność. Takie zachowania są karane przez UEFA. Przyjdzie drużynie, a w zasadzie działaczom Legii zapłacić pewnie karę. Koeman. Recarte. I widzą Państwo 45 minuta, 46 już rozpoczęta. Było kilka przerw, ale myślę, że niebawem Heinz Holzmann zakończy pierwszą część meczu.
meczu w sumie jak do tej pory przeciętnego. Dość łatwe prowadzenie zespołu Barcelony, ofiarność i zaangażowanie, ale piłkarski kunszt i mądrość po stronie Barcelony, stąd prowadzenie drużyny gospodarzy. Myślę, że w drugiej połowie, gdy Legia zaangażuje wszystko, co ma, może tę różnicę. 20-25 tysięcy widzów rozczarowanych, nie tylko rezultatem i tym, że Legia przegrywa 0-1, ale słabym poziomem pierwszej części rewanżowego spotkania w Pucharze Zdobywców Pucharu w pierwszej rundzie pomiędzy Legią i Barceloną. Niewiele emocji. Barcelona dość łatwo objęła prowadzenie, a później kontroluje bardzo zdecydowanie przebieg tego, co dzieje się na boisku. Legia próbuje, ale jak na razie te próby są bezskuteczne. Czy będą skuteczniejsze w drugiej części spotkania? Jest to tylko realne w momencie, kiedy piłkarskie umiejętności Barcelony zostaną zniwelowane olbrzymim zaangażowaniem graczy warszawskich. Czy to się uda? Popatrzmy. Bez zmian i jeden, i drugi zespół. Soler, który stanowi tutaj siłę napędową, wspaniale rozpoczyna akcję drużyny Barcelony. Bardzo szybki, bardzo dobry technicznie, należy to podkreślić. Begri Stanim. Laudrup, strzelec jedynej bramki jak do tej pory w tym spotkaniu. Iwanicki. Bąk. Terlecki. Cyzio. Prawą stroną idzie Łatka. W środku jest Kosecki. Za późne dośrodkowanie i na dokładkę niecelne do Łatki. Kubicki. Łatka. Ładna akcja Legii, ale też i szybkość i zdecydowanie Solera, który na dodatek był jeszcze faulowany. No Barcelona bardzo dobrze przygotowana biegowo jest z tego, co tutaj widać. Oto Kubicki. I Roberto. Wszyscy piłkarze Barcelony na swojej połowie. Kosecki, obok niego López Recarte. Ładne przejście Koseckiego. I teraz była szansa, której nie wykorzystał Cyzio. Pięknie przedarł się tam Kosecki. Nie ma nawet czasu na powtórkę, bo to już w kontrataku zespół Barcelony. No Legia, chcąc myśleć po prostu o wyrównaniu tego spotkania, takich akcji musi być więcej. Soler. Faulowany przez Łatkę. Kuman, Laudrup, Iwanicki. No ale powrót Iwanickiego na własną połowę niewiele wniósł. Obrońcy w dalszym ciągu osamotnieni, atakowani przez trzech piłkarzy Barcelony. Pozostali piłkarze Legii, myślę o graczach drugiej linii, o dwóch napastnikach, w zasadzie stoją w jednej linii tuż przy obrońcach. Nie bardzo do kogo jeszcze, na dodatek, gdy są dokładnie pilnowani, jest zagrać. Proszę zwrócić uwagę, że w środku pola właściwie nie ma nikogo. Kosecki. Wdowczyk. Ale Sanko, który daleko wyszedł poza własne pole karne. Objęcie prowadzenia i bardzo spokojne rozgrywanie akcji przez zespół Barcelony to wybicie podstawowego atutu drużynie Legii, czyli kontratak.
rozpoczęli od rzutu wolnego. Kubicki. Niedokładnie Łatka. Soler. Czysty wślizg? Nie. Faulowany. Soler przez Kubickiego. Popatrzmy. Był faul? Był faul. Był, tak. No, była to wyraźna różnica szybkości, widać, prawda, tą szybkość. Tak, Legia bardzo wolno od początku gra w dzisiejszym spotkaniu. Oczywiście ta bramka na pewno nieco załamała zespół psychicznie. No ale jeśli o czymkolwiek się myśli, marzy, to trzeba tutaj no, wykrzesać z siebie naprawdę maksimum. No i przede wszystkim podkręcić, wydaje mi się, tempo gry, jako że to tempo no, na Barcelonę dzisiaj to nie wystarczy. Tak, to wolne tempo, umiejętne, bardzo wolne poruszanie się i napastników, i graczy drugiej linii pozwala bardzo dokładnie kryć obrońcom. Stąd częste przechwycenia piłek, to wcale nie niedokładność zagrań. Tymczasem Salinas przed dużą szansą. Jaka jest decyzja arbitra? Rzut wolny dla Barcelony. Odległość bardzo niebezpieczna. Jestem ciekawy, jaki wariant biorą piłkarze Barcelony. No jest Ronald Koeman, który... Który potrafi bardzo mocno uderzyć, o tym wszyscy wiedzą, ale również i potrafi bardzo sprytnie zagrać do niepilnowanego piłkarza, który się znajduje akurat po karnym. Po karnym tylko na razie Salinas, ale wchodzi już i Laudrup. Ale Sanko, Begristein, ale Sanko, Koeman. Dobrze zablokowany strzał. López Recarte. Eusebio. O, to właśnie cała umiejętność tych technicznych arkanów, których dominują tej piłkarze Barcelony. Wdowczyk. Terlecki. Nie ma spalonego. Kosecki. Ma Kubickiego z prawej strony. Kosecki. Obok niego Soler. I będzie rzut wolny. No robi Kosecki co może. Dwoi się i troi. Jako jedyny dorównuje szybkością piłkarzom Barcelony. Stąd te kłopoty w upilnowaniu jego. No ale w pojedynkę trudno tutaj zmienić niekorzystny rezultat. Zgadzam się oczywiście. Zgadzam się. Patrzmy raz jeszcze na tę akcję. Wyraźny faul. Czteroosobowy, pięcioosobowy mur Legii. Iwanicki i Wdowczyk, który upomina się, by mur był ustawiony w odległości 9 metrów 15 centymetrów. Wdowczyk, mocno podkręcona piłka i minimalnie chybił. To mogło chyba zaskoczyć Subisaretę, gdyby było no, dokładnie w światło bramki, jak to no, wydaje mi się, że Subisareta był dobrze ustawiony. No, także może z tego stanowiska tak to wyglądało, jednak... Popatrzmy w powtórce. W ujęciu za kamerę, no wyraźnie za daleko. Legia chcąc szukać szansy, musi zaatakować chyba większą ilością zawodników. I większym pressingiem już na połowie rywala. Tam szukać szansy przejęcia piłki, przejęcia niecelnego zagrania, bo w tym ataku pozycyjnym najwyraźniej nie idzie. Trzeba podjąć ryzyko, zaangażować większą ilość graczy, próby przeszkadzania, to oczywiście może się srodze zemścić, no ale tutaj nie ma innego wyjścia, jeśli myślą o awansie piłkarzy Legii. Trzeba po prostu zaryzykować, postawić wszystko na jedną kartę. Bąk. Wciąż wolno, wciąż za wolno. Iwanicki. Kosecki, obok niego Recarte. Przedar się. Ładne zagranie do Cyzia. No ale trzeba mieć jeszcze umiejętność przyjęcia piłki. No po prostu Cyzio był z pewnością naciskany przez sztopera, co mu utrudniło w ogóle prawidłowe przyjęcie. Laudrup. I dobrze kryty Salinas tym razem przez Bąka. Szybciej, zdecydowanie szybciej trzeba rozgrywać tę akcję. Bąk. Terlecki. Kosecki tym razem został z tyłu, zmęczony po tej akcji.
przed momentu. Kubicki. Już wracają piłkarze Barcelony na swoją połowę. Zagranie tam do Koseckiego. Niebezpiecznie podniesiona noga, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Legia przy piłce. Bąk. Wyraźnie dostał zadania od trenera Kapery, by więcej myślał o rozgrywaniu akcji zespołu gospodarzy. Faulowany Stanisław Terlecki. Wszystko w porządku, a do końca meczu 32 minuty. Iwanicki. Jak wygrać główkowy pojedynek na polu karnym? No, dobrze by było, gdyby rzeczywiście wcześniej nie było gwizdka sędziego. Iwanicki. Kłopoty z przyjęciem piłki, co się mści. No jeśli ktokolwiek ma tutaj podkręcać tempo, to tylko zespół gospodarzy. Kosecki. Kosecki, obok niego Soler. Jaka decyzja arbitra? Rzut rożny dla Legii. Dobrze zmierzył się, złożył się ten Stanisław Terlecki, ale nieczysto ta piłka została uderzona. I będziemy mieli zmianę w zespole Barcelony. Boisko opuści Begri Stein, który rzeczywiście niczym specjalnym się tutaj nie wyróżnił, a w jego miejsce do gry wejdzie zawodnik, którego widzieliśmy w pierwszym spotkaniu. Jeden z wychowanków drużyny Barcelony. Reprezentant Hiszpanii do lat 21, Amor. Sędzia jednak nie zezwala jeszcze na zmianę. Barcelona. Soler. Teraz, kiedy nadarzała się okazja do rozegrania szybkiego ataku, legioniści zdecydowali się na rozpoczęcie ataku pozycyjnego. No, wybrali akurat najbardziej zły wariant z możliwie. Kubic. Na spalonym łatka. I jest okazja do zmiany. Oto na Państwa ekranach 22-letni Amor. 22 lata skończy 14 grudnia z Barcelona Atletica, więc w filii Barcelony. Stąd można mówić, że jest to wychowanek. I to, co jest typowe dla telewizji z południa Europy, myślę, że przeżywałeś to, Józef, również w meczach ligowych, kiedy natychmiast, gdy jest tylko zmiana, dziennikarze chcą dowiedzieć. No z pewnością praca jest bardzo ciekawa, jak wszędzie. No stąd ja nie miałem okazji po prostu, jako że zawsze wytrzymywałem mecz do ostatniej minuty, także... Najwyżej było to po mecz. Najwyżej było to po mecz. Terlec. Wdowczy. Myślę, że ciekawsze było widowisko dla widzów, dla publiczności. Tutaj słono zapłaciła za bilety, gdyby Barcelona bardziej zaangażowała się w walkę. Natomiast
piłkarze z Katalonii ograniczają się tylko i wyłącznie do tego, żeby utrzymać to skromne, ale premiujące ich prowadzenie. No widać, że cały zespół w ogóle przebywa teraz od początku drugiej połowy na własnej połowie, prawda? Zbyt mocne dośrodkowanie. Ale będzie rzut rożny. Terlecki. No. Subicareta był jednak świetnie ustawiony. Bardzo dobrze ustawiony Subicareta. Pewne wyłapanie piłki. Kosecki. No może się uda. Zdaniem arbitra czyste zagranie przeszkadzającego mu Koseckiego Solera. Ale popatrzmy, czy rzeczywiście było to czysto. Na powtórce wygląda nieco inaczej, jednak arbiter widocznie... No dość daleko było od tej akcji. Tak. I niewiele zmienia się w obrazie gry. Ciężar rozgrywania na czwórce obrońców. Od czasu do czasu pokazuje się ktoś z rozgrywających, jak teraz Stanisław Terlecki. Nie ma ruchu wśród napastników. Przy dokładnym kryciu cały czas problem z rozegraniem akcji. No by rozegrać dokładną akcję, no niestety musi to być wszystko robione na pełnej szybkości. Nie może jeden z drugim zawodnikiem stać, przypatrywać się, prawda? Jako że z tego nic nie będzie. Kaczmarek, Iwanicki, Kruszanki. No wreszcie podjęli ryzyko. Wszyscy legioniści na połowie rywala, Kruszanki faulowany. Przez Amora. I żółta kartka dla Amora. Łatka. No teraz to dośrodkowanie sprawiło kłopoty Subicarecie. No śliska piłka, ciężka do opanowania, tym bardziej po koźle. Ale i tak nie było tam nikogo z zawodników Legii. Bąk. Kubicki. Lopez Ricardo. I Serna. Laudrup. Laudrup. Salinas na spalone. Legia się spieszy, ale wciąż nie przyspieszy. Zbyt wolno rozgrywamy piłkę. Zdecydowanie za wolno. Dużo lepiej układał się dla Legii pierwszy mecz. Duże boisko, gra taka, jaką Legia lubi i potrafi, to znaczy myślę gra szybkiego ataku. Wiadomo, że Barcelona atakowała, a teraz nawet Barcelona nie chce dać tego atutu Legii. No podejrzewam, że na wideo obserwowano ten mecz niejednokrotnie, wyciągnęli po prostu właściwe wnioski. Już nie może tyle trener, co w ogóle sami piłkarze. No ale nie zapominajmy, że Legia gra jednak z obrońcą Pucharu, zdobywców Pucharów. Często się dziwimy tym takim zaskakującym rezultatom, wysokim porażkom naszych zespołów klubowych. No ale potem nie dziwmy się, kiedy przegrywa reprezentacja. Przecież to ci sami ligowi gracze. No niestety, z ligowych piłkarzy powstaje reprezentacja. A że odstajemy od europejskiej czołówki wyraźnie, to niejednokrotnie nam udowadniają. 25 minut nadziei
na to, że może Legii uda się doprowadzić do remisu, co przedłużyłoby jej marzenia o awansie, Kosecki. Rzut wolny dla Legii po tym faulu. No co bardziej rośli legioniści na polu karnym Barcelony. No ale znowu na stojąco wszyscy. Legia gra tak jakby nie wierzyła w to, że może doprowadzić do remisu. Soler. Kuman. No tego typu zagrania uważam będziemy teraz obserwować coraz częściej. No bo czas ucieka. Czas ucieka, prawda. Wynik korzystny dla Barcelony. Cóż potem będzie pamiętał, w jakim stylu to zwycięstwo zostało odniesione. Potem tylko w statystykach jest, kto był pierwszym rywalem, kto drugim, kto trzecim w drodze do tego meczu finałowego. Niestety dzisiaj liczy się tylko i wyłącznie zwycięstwo. Terlecki. Kubicki. Tylko wrzut z autu. Terlecki. Kubicki. Subisaret. Bardzo szybkie i celne wznowienie przez Subisaretę. Paul Puszankina. No nie dziwię się widzom, którzy są zdegustowani i rozczarowani. No wydaje mi się, że w drugiej połowie tempo meczu zupełnie siadło. Już w pierwszym spotkaniu, w końcówce meczu na Camp Nou, Legia odczuwała wyraźnie braki kondycyjne, utrata bramki w ostatnich minutach. No a tutaj, gdy zastanawialiśmy się wspólnie w przerwie, czy stać będzie piłkarzy Legii na to podkręcenie tempa gry, obaj dochodziliśmy do wniosku, że będzie to szalenie ciężko. I tak rzeczywiście jest. Może niektórych z Państwa dziwi, przypomnę raz jeszcze, że trener Capera nie dokonuje zmian, ale ta ławka jest iluzoryczna. Po prostu gracze, którzy są na boisku, prezentują dużo wyższe umiejętności, nawet zmęczeni, od tych zupełnie świeżych na ławce rezerwowej. Nie ma po prostu wartościowych dublerów. I teraz Szczęsny chyba znakomicie ratuje Legię przed utratą drugiej bramki, ale pogubiła się obrona. Na nasze szczęście Soler podłuje. Bardzo ładna interwencja po strzale główką. Ciesząc się z tego korzystnego, remisowego rezultatu na Camp Nou, nie uderzałem w najwyższe tony, obawiając się tego dzisiejszego spotkania. Puchary, Ciro, wynik z tych dwóch konfrontacji decyduje o awansie. No jednak zostało jeszcze kilka minut i wierzmy w to po prostu, że Legia stać jest na jakiś zryw, na przyspieszenie, na strzelenie wyrównującej bramki, a wówczas mecz na pewno nabrałby kolorów. Tak. Kuman. Soler. Łatwe przejście Solera. I teraz ładna akcja z dobrą interwencją Szczęsnego. Na dużej szybkości, dobra wrzutka, czego właśnie brakuje naszym piłkarzom. Ach, gdyby Kosecki to przewidział. No ale spodziewał się celnego zagrania piłki od partnera.
teraz jest szansa. Iwanicki. Nie ma spalonego krzyża, jest szansa, uderzył, ale o ułamek sekundy za późno. Ale podniesiona chorągiewka bocznego arbitru. To co mówiłem wcześniej, Subizareta bardzo dobrze gra na przedpolu. Jak wspomniałem wcześniej, tutaj dał próbkę swoich umiejętności, prawda? Proszę popatrzeć. Subizareta zażegnał niebezpieczeństwa i tak Krzysio był na spalonym. Taka taktyka Barcelony, taki w sumie dość minimalny nakład sił, może się tutaj zemścić. Oby. W sumie od obrońcy Pucharu można oczekiwać dużo więcej. Mnie się wydaje, że tutaj Barcelona uśpiła niejako Legię, jako że strzelili tą bramkę, która daje im awans. No i jak Państwo widzą, tempo wolne. Jak mawiał Kazimierz Górski, gramy wchodzonego. Proszę bardzo. Gdyby wszyscy piłkarze Legii zaangażowali się w walkę tak jak Kosecki, no może z wyjątkiem tego przypadkowego zagrania ręką, to doczekalibyśmy się tego upragnionego remisu. Wiadomo, że gdy się prowadzi, a rezultat jest premiujący, celebruje się wszystkie takie momenty wznawiania gry. Pau Salinas. Wówczas każda taktyka jest dobra, która prowadzi po prostu do celu. Łatka. Bąk. Potwierdza się to, co mówiłeś o klasie Subizarety. Siedemnaście minut do końcowego gwizdka arbitra z Austrii, Heinza Holzmann. Terlecki. Coraz bardziej zmęczenie daje znać o sobie. Gdyby miał pełnowartościowych dublerów Leonel Capera, myślę, że wnieśli oni by teraz sporo ożywienia, bo zawsze zastrzyk świeżej gry, bo wejście zawodników wypoczętych no, powoduje ożywienie gry, ale tak jak wspomniałem, nie podejmuję nawet tego ryzyka, bo byłoby to rzeczywiście pełne ryzyko. Żadnych gwarancji na to, że obraz gry cokolwiek się zmieni. Proszę popatrzeć. Na wyszkolenie techniczne. Podanie z dobrych 60 metrów, a przyjęcie tak miękkie, że na spalonym Salinas. Kosecki. Już jest obok niego Rekarte. Kosecki. I... Tylko rzut rożny. Popatrzmy na to jeszcze raz. Czy był faul, czy nie? Trudno powiedzieć. Atak na piłkę. Obaj się przewrócili. Blisko całej akcji arbiter. Ale jest zamiast rzutu karnego tylko rzut rożny. Prosto na głowę Amora, Laudrup. Teraz on zastępuje z przodu Salinasa. Kłopoty ma z odebraniem piłki Wdowczyk. I będzie rzut wolny dla Barcelony. Słabszy, zdecydowanie słabszy jest Łatka w dzisiejszym spotkaniu niż w pierwszym meczu. Kosecki jest zdecydowanie osamotniony w tych akcjach. Poza tym wydaje mi się, że nie ma kto Koseckiego po prostu obsłużyć. Laudrup? Tak, no w tych... Nie ma kto wykorzystać po prostu jego szybkości. Niedokładnych zagraniach, braku
celność, już wielokrotnie mówiliśmy, braku dyrygenta, w sumie o braku drugiej linii. Terlecki. Iwanicki. No, zupełne nieporozumienie. Proszę popatrzeć teraz w środku pola, ile miejsca ma piłkarz Barcelony. Rekarte, proszę. Soler. Obok niego Julio Salinas. No, skończyło się szczęśliwie. No ale proszę Państwa, do końca spotkania już mniej niż kwadrans. O tym mówiliśmy. Trzeba podjąć pełne ryzyko, jeśli się chce zmienić ten niekorzystny rezultat. Bo to, czy przegra się mecz 0-1 czy 0-2, to nie ma już znaczenia po prostu. Natomiast chcąc doprowadzić do remisu, muszą się jeszcze bardziej zaangażować w walkę obrońcy. To oczywiście stwarza dodatkowe ryzyko, ale bez tego nic Legia tej nie osiągnie. Kosecki. Dowczyk. Kruszanki. Bąk. Kubicki. Bąk. Łatka. Salina. Dość senny to mecz z niewielkimi emocjami. Ale po prostu jak na razie szansa przerosła możliwości zespołu Legii. No wydaje mi się, że Legia nie jest w stanie przyspieszyć w dzisiejszym spotkaniu. Brak tych piłkarzy z pewnością kontuzjowanych, decydujących Pisza o zespole. Budki. Tak, o zespole decydujących piłkarzy brakuje i to się uwidoczniło dzisiaj. Salinas. Publiczność ponagla piłkarzy Legii. Od czasu do czasu okrzyki Legia grać. I teraz jest szansa, łapka. Czyzio ma z prawej strony Koseckiego, daleko wypuścił jednak sobie piłkę. To się mszczą braki w wyszkoleniu indywidualnym. No, na tym niestety trzeba pracować latami. W obecnym futbolu, gdzie nie ma miejsca ani czasu, to, co się potrafi zrobić z piłką, decyduje o powodzeniu akcji. Salinas, dobrze ustawiony kaczmark. Ładne zachowanie teraz Subisarety, nie widzą Państwo tego, który podszedł do Cyzia, pomógł mu wstać. A myśmy widzieli tę akcję, gdzie Cyzio wpadł na zawodnika hiszpańskiego. Dośrodkowania nawet są, tylko nie bardzo ma kto do tej piłki dojść. Wydaje mi się też, że trochę już daje zmęczenie sobie znać. No to mieści się również w granie celna, bo to szarpanie, dochodzenie do niecelnych podań. A teraz Barcelona przed szansą na drugą bramkę. Salinas na nasze szczęście zbyt dużo dryblował. Myślę, że te sytuacje podbramkowe najlepiej świadczą o tym, jak zdecydowana jest przewaga, mimo tylko skromnego prowadzenia 1-0 drużyny z Barcelony. Można też powiedzieć, że Legia nie zmusiła dzisiaj Barsy do maksymalnego wysiłku. Ale Sancho. To bardzo niebezpieczna też sytuacja, jako że niepokryty, zupełnie sam. Można było się tutaj pokusić o indywidualne cenzurki, wystawić piłkarzom Legii, choć głównie to rola trenera, ale
Generalnie rzecz biorąc, Legia dzisiaj po prostu zagrała zdecydowanie słabiej niż przed dwoma tygodniami. 10 minut do końca. Przypomnę, Legia po celnym strzale Laudrupa przegrywa 0-1. Kosecki, jedna z niewielu ostatnich szans. Kosecki, Subisareta. Takich akcji by się przydało o wiele, wiele więcej na wchodzących napastników, prawda, lub pomocników na pełnym biegu. Popatrzmy raz jeszcze. Amor. López Recarte. Ale Sanko. Dla kogo wrzucał tu? Dla Barcelony. A do końca meczu 8 minut. Salinas i Gruszanki. Tym razem rozpocznie Legia. Przygotowany do wejścia Marek Jóźwiak. Legia coraz więcej popełnia błędów. To z powodu coraz większego zmęczenia. Boisko opuści Cyzio, a w miejsce Cyzia do gry wejdzie z numerem 13 Marek Jóźwiak. Raz jeszcze z rzutu rożnego Barcelony. Co bardziej zdegustowani i zniecierpliwieni opuszczają już stadion, ale trudno się dziwić zachowaniu widzów, którzy oczekiwali tutaj wielu emocji, wielkiego widowiska, a tego się nie doczekali, i to zarówno ze strony gospodarzy, jak i również drużyny gości, która małym nakładem sił, z pełnym spokojem, szybko zdobywając bramkę, jest coraz bliższy awans. Recarte i Kosecki. Ci walczą od początku do końca. Jeden chyba piłkarz Legii, który zasługuje na słowa uznania i wyróżnienie w tym dzisiejszym spotkaniu. Rzeczywiście, próbuje walczyć, próbuje robić wszystko, by wynik po prostu uległ zmianie. Kubicki. Łatka. Zagranie ręką. Zawsze po takim meczu pozostaje wielki niedosyt i teoretyczne rozważanie. Czy lepiej, żeby był to mecz, w którym Legia by się zaangażowała bez reszty i przegrała dużo wyżej, czy to, co dzisiaj tutaj widzieliśmy? Myślę, że rezultat jest wykładnią
dokładnie różnicuje umiejętności. Chociaż gra Barcelony jest daleka od tej, jakiej byśmy oczekiwali od obrońcy Pucharu Zdobywców Pucharu. No szczególnie długie 45 minut, Barcelona wyraźnie tutaj zawiodła. Niestety po raz drugi rzucona petarda. Nie dość, że Legia nie będzie grała już w pucharach, to przyjdzie jeszcze płacić za ten mecz rewanżowy umowne kary UEFA. Salinas za takie zachowanie zaraz zostanie napomniany żółtą kartką. 5 minut nadziei, które zawsze się ma, dopóki piłka jest w grze. Koset. Rzut wolny dla Legii. Był z lewej strony niedawno, teraz z prawej strony, ale wciąż jest osamotniony. I Lopez Recarte, jeśli dobrze widzę. Tak jest, zostaje upomniany żółtą kartką, co oznacza dla tego piłkarza, że nie będzie grał w następnym meczu drużyny Barcelony, ponieważ w pierwszym spotkaniu również ukarany został przez arbitra żółtą kartką. Jedna z ostatnich szans. Faulował jednak Wdowczyk. Myślę, że bardziej taktyczna zmiana teraz Johana Cruyffa, który już spokojny wprowadza do gry Mije. Gracza z numerem 14. Podobnie jak Amor, zawodnika z Barcelony Atletico, a więc wychowanka, który ma 23 lata, podpisał kontrakt do 91 roku z klubem z Katalonii. Znów zyskają kilkanaście sekund przybliżających ich do awansu. Ale myślę, że ten awans ucieszy, natomiast styl, w jakim został wywalczony, z pewnością nie. Myślę o kibicach w Katalonii. No jednak z pewnością kibice rozgrzeszą tylko częściowo, że tak powiem, piłkarzy i trenera, no bo jednak styl, w jakim to wywalczyli, no budzi wiele do życzenia. Laudrup i Recarte na spalone. Razem z Salinas. I zmiana, o której wspominałem, na Państwa ekranach mija. A boisko opuści Eusebio. Typowe zagrywki taktyczne dla zyskania czasu. 120 sekund do końcowego gwizdka. Myślę, że jednak arbiter nieco doliczy, ale to w niczym nie zmieni tego, co dzieje się na boisku. Po prostu piłkarze Legii już nie mają sił, a myślę, że nawet już i wiary w to, że mogą zmienić rezultat, który premiuje awansem zespół Barcelony. Chodź! Teraz zabrakło nieco szczęścia. Był to Iwanic. Kruszankiem dość prowincjonalnie ręką. Przy wzroście 193 cm trzeba dużo popracować nad sprawnością ogólną, dlatego że to się mści właśnie przy takim przyjęciu piłki, odebraniu, zagraniu. Jedna z ostatnich szans Legii. Wdowczyk. Ale właśnie. Nie dlatego, że zwlekał, tylko po prostu nie miał do kogo zagrać. Ruszanki i Julio Salinas. No i mecz kończy się podobnym rezultatem jak niedawne spotkanie reprezentacji Polski i Hiszpanii na stadionie pamiętnym dla nas, dla Korun. Ależ to były jednak ostatnie świetne czasy. Kryzys dotyka wszystkich i jest to nieuniknione. Trzeba po prostu poczekać na piłkarskie pokolenie. Dotykał Francuzów,
ostatnio swego czasu Holendrów przecież, którzy zdobywali, święcili triumfy w pucharach, dwa razy wicemistrzostwo świata, a później przyszło im czekać prawie 10 lat na ten sukces w mistrzostwach Europy. Same chęci i ambicja na niewiele się zdają, gdy umiejętności nie staje. Piłkarze Barcelony domagają się gestami końcowego gwizdka arbitra Heinza Holzmana. Po meczu zapewne u telewidzów, tak jak i u nas, a i bezpośrednich widzów na stadionie, pozostanie jeden wielki niedosyt i w sumie rozczarowanie. Szkoda zmarnowanej szansy. Czy lepiej stać było na więcej? Myślę, że z tą formą i z tymi umiejętnościami po prostu nie. Nie jest to porażka, która przynosi wstyd, jej rozmiary. Choć co do stylu gry obu zespołów, myślę, że nasze oczekiwania były nieporównywalnie większe niż to, co zaprezentowali. Rozbudził nadzieję pierwszy mecz w Barcelonie, ale gdy Legii odbiera się koronny atut, wtedy Hiszpanie triumfują i ściskają się. Myślę, że zasłużenie, choć tego meczu wspominać ani oni, ani my nie będziemy. Zgadzam się z tym w zupełności. Legia przegrywa z Barceloną, żegnając się z